Madagaskar to wyspa położona na południowo-wschodnim wybrzeżu Afryki. Jej powierzchnia jest dwa razy większa od powierzchni Polski. Nam kojarzy się z rajem na ziemi, słońcem, pięknymi plażami, unikatową florą i fauną. Niektórzy znają ją głównie z bajkowego świata króla Juliana. Madagaskar ma jednak drugie oblicze. Jest w rzeczywistości jednym z najbiedniejszych krajów świata. Bez dróg, opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Zbliżamy się do Chowatracha. Choć to zaledwie 30 km od lotniska, to dojazd zajmuje aż 3 godziny. Chodź, poznasz Lombę, który jest szefem budowy i najlepiej wyjaśni ci wszystko, co dotyczy szkoły. Lomba, to Dominika. Cześć. On ci wszystko wyjaśni. Jak widzisz, ściany są w bardzo złym stanie. Spójrz tam, w górę. Drewno zgniło od ulewnych deszczy. To nie jest bezpieczne, bo budynek może się zawalić. Spójrz przez dziury w dachu, można zobaczyć niebo. Więc jeśli pada, to dzieci nie mogą się uczyć, bo jest pełno wody w środku. Tak, dokładnie. Chcę im pomóc wyremontować szkołę. Pomalować deski, załatać kilka dziur. Plus tak, no, trzeba ich wesprzeć też na tym etapie finansowo. I ja myślę, że każdy powinien pomagać według własnych możliwości i zgodnie z tym, co jest w stanie faktycznie zrobić. Kulczyk Foundation w całości sfinansuje remont szkoły w Chowatracha. Lomba, widzę tam ludzi schodzących z gór. Noszą kamienie pod szkołę. Po co? Azafary ma taką zasadę. Społeczność musi z nami współdziałać. Nawet jeśli nie mają pieniędzy, to mają ręce do pracy. Teraz noszą kamienie. Tyle na ten moment mogą dać od siebie. Kiedy szkoła jest skończona, czują, że też ją budowali, że też są za nią odpowiedzialni i będą o nią dbać, bo będą czuli, że to jest ich szkoła. Lomba całe swoje dzieciństwo spędził w wiosce takiej jak ta, dlatego problemy miejscowych są mu bardzo bliskie. Dorastałem w takich samych warunkach jak dzieciaki w tej wiosce. Do 15 roku życia nie miałem butów. Do 12 nie miałem nawet długich spodni. W domu i w szkole nosiłem to samo. Pamiętam, jak moja mama powiedziała mi: Lomba, musisz wybrać, czy w przyszłości będziesz pracował jako pastuch, czy pójdziesz do szkoły. Powiedziałem, idę do szkoły. Dla mnie szkoła podstawowa była najlepszą szkołą w życiu. W pierwszej klasie siedziałem na ziemi, bo zabrakło dla mnie ławki. W drugiej klasie też patrzyłem na tablicę z podłogi, ale nauczyciel zauważył, że bardzo szybko się uczę i powiedział: zasługujesz na miejsce w ławce. Lomba szybko nauczył się czytać i pisać. I to właśnie dzięki edukacji wyrwał się z biedy. W regionie Anusy 80% ludności to analfabeci. Prawie połowa dzieci nie chodzi do szkoły. Na 100 uczniów, którzy trafią do podstawówki, ukończy ją tylko 60. A do końca gimnazjum dotrwa tylko 15 z nich.